prowadzę gospodarstwo rolne od 1977 roku. Przejąłem po rodzicach 13,5 hektara. Na tą chwilę uprawiam dla własnych potrzeb około 200 hektarów, bo te około to jest zawsze taki przecinek, bo w prywatnych dzierżawach to się zmienia czasami z dnia na dzień. Następnie wykonujemy również usługi, ponieważ był program na usługi w mechanizacji rolnictwa, stąd skorzystałem z tego programu. Małżonka prowadzi taką firmę usługową i jest kupionych kilka maszyn na tą mechanizację rolnictwa i tutaj wykonujemy usługi. Wykonujemy usługi gdzieś na powierzchni około do 300 hektarów i zarówno ochrony roślin, czyli opryskiwaczami, jak i uprawą, talerzowaniem, jak również zbiorem, ponieważ posiadam dwa kombajny, więc też usługowo zbieramy zarówno rzepaki, zboże, jak i kukurydzę. W momencie, kiedy gospodarstwo się powiększało mocno, ponieważ przyszedł czas rewolucji w rolnictwie, czyli można było wydzierżawić większe ilości ziemi po byłych PGR-ach, również zrobiłem to i wydzierżawiłem 67 hektarów. I wtedy musiałem się rozglądać za większym ciągnikiem. Zastanawiając się nad kupnem ciągnika, sprawdzałem w rynku wtórnym, jakich marek ciągników jest najmniej na rynku wtórnym. Bo uważałem, że jeżeli na wtórnym rynku jest bardzo mało tych marek, to znaczy, że one są na tyle dobre, że rolnicy nie pozbywają się tych ciągników. A jest to marka dosyć, jakby powiedzmy, stara, bo od dawna jest produkowane. I ten Deutz Fahre na rynku niemieckim był bardzo... nie był takim popularnym ciągnikiem na tym wtórnym rynku niemieckim. Czyli uważałem, że chyba jest to dobry ciągnik, ponieważ no nie, jak rolnicy niemieccy się go nie pozbywają, a innych ciągników, innych marek było dużo na rynku wtórnym, zdecydowałem się właśnie na taki zakup. Pierwszy ciągnik kupiłem, wypatrzyłem go sobie na wystawie rolniczej w Poznaniu. Spodobał mi się akurat ten model, a byłem przed programem modernizacji gospodarstwa rolnego i wybrałem sobie ciągnik Deutz Fahre Agrofarm M640 Profiline. I to był pierwszy ciągnik na gospodarstwie zachodniej marki. Następny ciągnik zdecydowałem, że ponieważ ten bardzo dobrze się spisuje, nie psuje się, więc kupię tej samej marki. Więc kupiłem następny ciągnik. Był to K430 Profiline również. Drugi ciągnik Deutz Fahre, który kupiłem, to kupiłem go korzystając z programu na usługi mechanizacji rolnictwa, ponieważ wtedy już wykonywałem tym własnym ciągnikiem z gospodarstwa usług trochę międzysąsiedzkich i zdecydowałem się, że trzeba to w tym kierunku również iść. Stąd kupiłem drugi ciągnik na usługi. I tak zaczęła się pojawiać coraz częściej ta marka w moim gospodarstwie. Trzecim ciągnikiem, który kupiłem, to był stukonny ciągnik Deutz Fahre Agrofarm 420. To był taki ciągnik wielozadaniowy do opryskiwacza i transportu na miejscu, który się bardzo dobrze spisuje. W zasadzie nie miał żadnej awarii. Do tej pory to był 2014 rok. Wtedy przyszedł moment, kiedy gospodarstwo się powiększało, bo to wiadomo było, że ciągniki nie kupowały się po to, żeby
o, pokazać się, że się ma tu użyciownik. W ramach rozwoju gospodarstwa, kiedy powiększał się areał, kiedy zwiększała się ilość usług, trzeba było również zwiększać park maszynowy. Następnym ciągnikiem o mocy 340 koni to był Agrotron 340 serii 9. Bardzo nowoczesny ciągnik z GPS-em, w pełni, to jest oczywiście Profiline, w pełni zelektryfikowany, gdzie no, praca tym ciągnikiem to jest, nie ukrywam, jak jazda Mercedesem w porównaniu do ligi samochodowej. I to był ten duży ciągnik, ten muł do roboty, gdzie rzeczywiście przed żadnym zadaniem się tutaj nie zatrzymuje. Gdziekolwiek się pojedzie nim, wszędzie tam pracuje z maszynami już odpowiedniej wielkości, żeby ta praca ubywała i ekonomicznie była opłacalna. Czasy się zmieniają, maszyny są wyposażane coraz więcej w elektronicznych urządzeń, coraz więcej w system naprowadzania satelitarny, więc do każdej maszyny musiałby być antena satelitarna, do każdej maszyny musiałby być sterownik. Zdecydowaliśmy się, że będziemy kupować ciągniki, które są z izobusem, z satelitą, gdzie będą kompatybilne z maszynami, które się kupuje, maszynami, które są sterowane przez izobusa i mogą być naprowadzane satelitą na uprawę. Do tych maszyn następnym ciągnikiem musiał być ciągnik w pełni wyposażony w satelitę, w izobusa, więc padło na Agrofarm 205, który jest bardzo sprawnym, ekonomicznym ciągnikiem. To jest podstawowy sprzęt do siewu i do cięższych prac polowych w momencie, kiedy siewu nie ma. Na tą chwilę posiadam już 5 ciągników, począwszy od 100-konnego poprzez 130-konnego, 175, 210 do 340. Ciągnikiem nazywanym potocznie szóstką robimy dzisiaj siew kukurydzy siewnikiem sześciorzędowym. Ciągnik ma przepracowane 2500 motogodzin. Na polu pracowała seria numer 9. Stależówką uprawiała pod siew kukurydzy. Ciągnik pochodzi z 2015 roku. Ma przepracowane 1500 godzin. Jest to tak naprawdę prawdziwy muł roboczy. Nie można narzekać na ten ciągnik. Bardzo niskie spalanie. Na godzinę potrafi spalić 57 litrów. Ale w tą godzinę potrafi zrobić nawet i 3-4 hektary przy takiej ciężkiej talerzówce. Bardzo ważne jest na GPS w ciągnikach i autoprowadzenie ciągnika, bo bardzo ułatwia pracę, nie ma pustych przejazdów. Nie trzeba pilnować się za każdym razem, żeby obok wjechać. Można przejechać na przykład dalej, a nie będzie żadnych omijaków.